Dziki. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechaliśmy na działkę po parodniowej nieobecności obczaić, co się wydarzyło. Ja chyba zrobię z wami krótki spacer po ogrodzie. Update ogródkowy. A ty co masz w planach? A ja to co zawsze, ja się zajmę robotą. Czyli tym, czym ja się też zajmuję. No, jeszcze pozbieramy trochę rzeczy, bo już są do zebrania. I to też wam pokażemy, co możemy już zebrać. Chciałbyś coś jeszcze powiedzieć? To tyle. Tym razem spadło tyle deszczu. 30 miarek. 31. No 30 miarek, czyli 15 litrów na metr. Dziś zaczniemy nagrywanie od drugiej strony, czyli tutaj mamy zbiornik na wodę, który stoi. Sukces! Do tego kupiliśmy w sklepie koszyk na zbiory i wagę, która jest nam potrzebna do naszego konkursu youtuberskiego. Pamiętajcie, niedługo na grupie wrzucimy wam więcej szczegółów, także bądźcie cierpliwi. Adrian zaczął już wyrywać chwasty. Tutaj mamy fasolę, dzisiaj będziemy chyba fasolkę zrywać. Jest też papryk trochę, ale tych ostrych. Także o, tu możecie je zobaczyć. I tu na tym drugim krzaczku to też chyba je zabierzemy. Jak na razie to są jedyne papryki, które nam wyszły. Bo tutaj jest ta i ona rośnie sobie, ale jest jeszcze za mała, żeby ją jeść. I widzę, że rosną jej inne rzeczy. W sensie inne jeszcze, nie rzeczy, tylko inne. Co to jest? Takie białe tu, nie wiem. O, tu widzicie to? To. Co to może być? Wygląda jakby jakiś wąż trochę. Ale to nie wąż, to chyba od kartonu. Nie mam pojęcia, co to jest. Natomiast tutaj nasze piękne okazy kalafiorów pochowaczowe. Chowaczy już nie ma. I kalafiorów też już nie ma. Odkryjesz tego jednego, to pokażemy. Tego tu najlepiej, tego co był pierwszy. Tu, tego. Nie mam jak. Aha. No tak więc tak wygląda kalafior pochowaczowy. Proszę bardzo. Adrian mówił, że będą do zjedzenia, nie sądzę. No ten to już jest przykwitek po prostu. Powiedz mi, tu są cebule konkursowe, nie będę wam pokazywać, jakie są duże. Dużo nagietków, nagietki ładnie rosną, a jak i buraków, zobacz ile wyszło. Tutaj jeżówka najpiękniejsza na świecie. Jeszcze raz nagraj tą jeżówkę. To co? Mieczyki będą też kwitły, mają zawiązane już na pąki. Także czekam, pozrywam sobie do wazonu. Do foliaka to jak zawsze jest problem z wejściem. Natomiast pomidorów jest sporo, ale tylko tam ten jeden bydlak jest czerwony na razie. Chyba, że czegoś nie widzę. Też go pewnie zabierzemy dzisiaj. Okej, idziemy dalej. Pokażę wam, jak wyglądają ziemniaki i dynie. Te dynie tutaj z przodu są takie se. Ta trochę większa, tam ma kwiaty. Tu chyba coś wykopało dziurę. O, tu. Pod słomą coś wlazło, pod słomę. I wyszło z drugiej strony. Fuck! Nie mam pojęcia, co to, ale jest z drugiej strony. Astery. Też całkiem dobrze im idzie. Ten deszcz to się jednak przydał. Tu też coś łaziło. No i też będą chyba niedługo kwitły. Dobra. Tu są ziemniory. Ziemniorów też jest coraz więcej.
coraz większe przede wszystkim są. Także się chyba najemy. Tu jeszcze zobaczymy, co tu jest. O! Nasze buraki, rzepy. Pietruszka chyba? O, tu ślimak wpierdala fasolkę. Zaraz go stąd wyniosę. Gdzie on tu jest? O tu. Dziadzie. No i tu możecie zobaczyć, że fasolki też trochę mamy. Tu ją widzę. Buraki też widzę, że tu ładnie poszły. Dobra, idę jeszcze. No i teraz nasz największy sukces, czyli ta-da-dam, pole dyniowe, dyniowe pole. Pole dyń, dyń pole. Proszę bardzo. Zarosło wszystko, nie ma nic innego, tylko dynie. Trochę wyszła kukurydza na dnie, z tego co widzę. Trochę fasolki też widzę. Natomiast... to jest burz nawet na kompost dla złata jedna. Nie wiem, czy już coś tam się wykluło dyniowego. Zaraz tutaj gdzieś odkryję coś, ale nie widzę. Widzę więcej kwiatów, szczerze powiedziawszy, niż dyń. Powiem wam, że potrzeba. Widać było, że był deszcz potrzebny, bo wszystko ruszyło i to na całkiem nieźle. To jest arbuz, którego trzeba będzie odkryć zaraz. Chociaż jak tak to pójdzie, to ja nie wiem, czy ten arbuz tutaj da radę. Tam jest bajorko i słoneczniki, które wciąż nie kwitną, ale chociaż urosły. No i tyle. Idę zbierać plony. Muszę tylko pójść po rękawice. Patrz, jaka wielka. O, zobaczcie, tyle na razie zerwałam. Nie wiem, czy widać, czy nie. Idę jeszcze tam dokańczyć. Idziemy dalej fasolkę zrywać. Ups, nie trafiłam. Mówiłam, że gdybyśmy tydzień później jechali na wywczas, to fasolki byśmy przywieźli. Dobra. I tu jeszcze te dwie. No, cztery w sumie. I zawsze tak jest, że ta ostra, kurde, najlepiej rośnie. Tak miałam, jak sadziłam u dziadków w ogródku, to też ta rosła najlepiej, nie? Dobra, co jeszcze zrywamy? Cebulę, nie? Byśmy wzięli jakąś chyba. Widzicie, jaki ogromny. Okej. Weźmiesz go ode mnie? Oczywiście. Taka szansa, dobrze. Jest wspaniały. Natomiast reszta jest jeszcze zielona. Te dwa krzaki pomidorów to miały być koktajlowe. I ja im pozwalałem rosnąć tak, jak chciały. A teraz widzę, że to raczej nie są pomidory koktajlowe i ogarnięcie ich to jest ten sam krzak, co nie? Będzie trochę trudne, ale jakoś może damy radę. Jakoś trzeba dać radę. Coś tam w nich jeszcze będzie. No a reszta w miarę git. Chociaż bardzo dużo widzę tych bowoli, czy jak on wie tam złoma, myślałem, że wziąłem ich mniej niż innych. Tam myślałeś też, że wziąłeś koktajlowe. Nie wiem, może ktoś tam poprzekładał. Nie, no żartuję sobie. To już było poprzebierane w tym sklepie, nie? Pewnie tak. A to, że
bo te miały mało owoców do tej pory i tak średnio na nie patrzyłem, to się nie szczaiłem wcześniej. Dobra, musimy wyrywać cebulę, dlatego iż nadciągają kumulusy, chyba wiecie co to znaczy i nie widać ich. Panie. Muszę przestać deptać, bo to zaczynają, gdzie buroki wychodzić, ja tu posiałem. Też. Tam były buroki? Posiałem potem. Dzisiejsze zbiory. Co tam mamy? Cebulę. Pomidora pierwszego. Weź rękę, bo go nie widać. I trochę papryczek i trochę fasolki. Na łobia to będzie. Dziękujemy i pozdrawiamy i spadamy, bo nadciągają kumulusy. Coś chcesz powiedzieć? Do widzenia.